Jesteśmy na Zakynthosie. Przyjechaliśmy, bo można powiedzieć, nasz projekt życia. Razem z ekipą będziemy jeździć po wyspie i będziemy kręcić ujęcia do naszej reklamy. Dokładnie, więc zaczyna się to wszystko. Nie możemy się doczekać, jak przyjadą. Idziemy właśnie na spotkanie z tym wiceprzewodniczącym turystyki jakimś tutaj. No, wyszliśmy właśnie z konferencji. Mieliśmy spotkanie z Adonisem i właśnie zorganizował nam prywatną łódź na Zatokę Braku. Ja zapytałam, czy jest wystarczająca na 4 osoby, czyli na nas, dla Doroty i Kuby. On mówi, nawet tam 30 osób może wejść. Także już wszystko wiemy. Tak, szykuje się. Będzie spoko. Ciśniemy dalej. Przyjechaliśmy na 15 minut do Urzędu Miasta o 10:00, jest 16:00. Blog level hard. Tak jest. Cześć, Kuba. Michał. Cześć, Kuba. Jest drugi dzień. Wczoraj się spotkaliśmy z naszą ekipą. Mieliśmy wieczorek zapoznawczy. A dzisiaj od rana... w basenie w nocy. Malwa ciśnie prasowanie. Przygotowuje nam kreację do reklamy. Jedziemy na pierwszą lokację. Będziemy się dzisiaj rozkręcać. Ja już jestem rozkręcony, proszę Państwa. Idziemy do pierwszej lokalizacji. A teraz idziemy na skuter wodny. Słuchajcie, ja jak już będę na pozycji, no Dorota wam zamacha. Idziemy wracać? Jak będzie okej, to ja zjadę w dół i się ustawię gdzieś przed wami. Kamera poszła i wbijamy do tego. Co, zimno się zrobiło? No tak troszkę, nie wiem dlaczego. Miałem zimny prąd chyba. Jest pięknie. Jak to pięknie? Nie mówiłem. A ty się tak zachwycasz. No jest pięknie. No. Jesteśmy już po pływaniu na skuterkach wodnych. Był też SUP. Udało nam się to ogarnąć. Wszystko pięknie na plaży. A teraz jesteśmy w przepięknej restauracji i postaramy się tutaj nakręcić fajną scenę. Jak będziemy szamać jedzonko, którego bardzo już pragniemy. Ja próbuję serka domowej roboty. No to jest tak, jak dwóch operatorów spotyka się. Wczoraj byliśmy tak zmęczeni, że zapomnieliśmy nagrać zakończenia dnia pierwszego, zdjęciowego. Chyba o pierwszej poszliśmy spać, tak? Ale szara. No, dzisiaj już nie możesz to powtórzyć. Zmęczenie materiału już widać na samochodzie. Nasze pseudonimy wyjazdowe. Tylko wynajęte auto podjeżdża pod półmetrowe krawężniki, no jest to służbowe. O, już łamią przepisy. No, a tu jest tylko no parking, a nie no crossing. Mogliśmy kupić tego wielkiego flaminga. Chyba głowa już. To... Dajcie to. Znaka. A jak coś to do Malwy, bo nie wiem. No, ja z Dorotą mam tutaj kontakt. To na razie. To na razie. Czuję się jak zombie dzisiaj. Tak wyglądam też. Nie wyglądasz jak zombie. Ale trzeci dzień śpię już po ile? Mało śpię. Pakujemy się i jedziemy do Porto Vromi, z którego popłyniemy na Zatokę Wraku. Sure you leave in 15 minutes then. Okay? Thank you very much and see you very soon. Bye bye! Idziemy teraz na stateczek. Będziemy płynąć na Zatokę Wraku.
Ahoj. Co tam? Ale macie wszyscy parcie na szkole. Co tam? Ahoj. O kurde! Dobry, jesteśmy na zatoce wraku. Będziemy czekać na słońce. Tak, poproszę. Dobra, trzymam, trzymam. Och, jesteśmy. Musimy wracać teraz. Czemu? Bo są takie, bo podobno idą takie wielkie fale, że za chwilę nie będziemy mogli stąd wypłynąć. Pan na nas krzyczy, musimy już wracać. Więc po 10 minutach wszystko zabieramy z powrotem. Za szybko, albo czekaj. Typowy poniedziałek. Chyba się udało, chyba przeżyliśmy. Idziemy teraz na naszą najważniejszą lokację. Droga na nasz punkt widokowy. Nie sposób się nie zachwycać. Co ty tutaj robisz, po co przyjechałaś i dlaczego masz na imię Grażynka? No, mam go od końca. I dlaczego Janusz za tobą nieostry siedzi? Ja za to potrafię znaleźć trajektorię słońca, w której no, to jest... No. Powiedz jeszcze raz to trudne słowo. Trajektoria słońca. O. Ładnie go krój. W takiej greckiej knajpce. Choriatiki. Choriatiki. Kotopulo. 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 Mamy zadzygi, choriatiki, chicken szuflaki, staw tomatos. Yes, thank you. Ale sympatycznie jest. Dzisiaj już miałam po prostu kulminację zmęczenia i padłam w samochodzie. I aparat mi się wgniótł w udo. Poczuchrałaś, Malwko? Poczuchałam się na skałach, w krzakach. Bo mieliśmy dzisiaj taką małą sytuację. Taką niewinną. Dron nam się. Chciałam użyć brzydkiego słowa. No właśnie miałem ja też. Słowo, dron nam się wywrócił. Uratowałeś drona dzisiaj, hero. I schodziliśmy po drona. Cały kurwa. Teraz z nami Kono. Przygotowujemy się do wyjścia na łódkę. W środku morza, nie wiemy jaka jest droga powrotna. Kuba, zrobiłam trochę ujęć z drona teraz. Wchodziliśmy na motorówce przez 3 godziny. Było świetnie po prostu. Jedziemy do domu, potem jedziemy na konie. Jak ci się jedzie, kochanie? Cudownie, brakowało mi tego. Koniec przepiękny. Andreas ma na imię. My love is wasted, sorry for the son of a man to be hurting us all. Kręcimy teraz Michaśka. No siedzi sobie taki gajowy. Ja już jestem spełniona. Po prostu uśmiech nie będzie mi schodził z twarzy do końca wyjazdu. Było po prostu jak z bajki. A teraz jesteśmy w tym pięknym miejscu i czuję się po prostu jak w jakimś zaczarowanym ogrodzie. Pomału przestaje panować nad tą rzeczywistością, tyle się dzieje, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dni mamy wypełnione po brzegi. Będzie szczęśliwy dzień. Czemu? No jak tam. Złożyłem tu naprzód i na lewą stronę. Próbujemy coś tutaj uskutecznić. Szkoda, że nie widzieliśmy wczoraj aparatu, bo pojechaliśmy na taką kolację z Olgą, która tutaj mieszka i z jej partnerem Janisem, jeszcze taka dwójka innych osób, które przyjechały na wakacje i zabrali nas do takiej restauracji, która mieści się w sklepie spożywczym. Najlepsze jest to, że nie ma tam w ogóle karty menu, tylko robią jedzenie z tego, co mają. A teraz robimy kolejne podejście do Zatoki Wraku. Dzwoniłam właśnie do pana Gerakisa, do kapitana. Pogoda jest ok. Mamy nadzieję, że uda nam się pobyć trochę dłużej na plaży niż ostatnio.
zdecydowanie w toku. Musimy się pospieszyć, bo jest mnóstwo ludzi, coraz więcej łodzi. Mam 1,5 godziny do oddania samochodu, a musimy jeszcze tutaj pożegnać się z Urzędem Miasta, umyć samochód, rozpakować go. Naprawdę ogromnie nam też pomogli. Pomachajcie do Grażyny! O, Grażynku! Służyłaś nam dzielnie! A teraz czas oddać samochód i wrócić do hotelu. Jesteśmy już w Polsce, zrobiliśmy sobie przystanek na szybką kawkę. No musieliśmy, bo już takie zmęczenie. No i jedziemy z tym naszym materiałem i będziemy pomału tworzyć te filmy, tak? Z wyspy. W każdym razie było to zupełnie coś innego. Nie spodziewaliśmy się w sumie, że kiedykolwiek będziemy tworzyć reklamę. Jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi. I zobaczymy, co dalej nam to życie przyniesie. Kurweczko. Projekt reklamy jest już przygotowany. Jedziemy właśnie do Wrocławia, do Kuby i do Doroty, gdzie będzie dalsza postprodukcja. Można powiedzieć, że biuro na następne 2 dni. No i tutaj będziemy robić korekcję barwną naszej reklamy. Jedziemy teraz na spotkanie z Travel Planet. Zobaczymy, czy mamy jeszcze coś do zmiany. I potem przyjeżdża do nas Kuba z Dorotą. Może kawka po drodze jakaś? No ja chętnie zawsze wyrzucę. Wiedzieliśmy pana Jakuba we Wrocławiu. Prowadzi nas teraz do jakiegoś budynku. Wysłaliśmy właśnie prawie gotowe projekty do Travela. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A tymczasem jedzonko. Smutno nam jest, bo wyjeżdżamy. Tak bardzo chcieliśmy jeszcze zostać. Tak, był pałac przez te 3 dni. Dzień się ze sobą. Nie wierzę, że ten projekt się już zakończył. Naprawdę, aż tak dziwnie się czuję. Właśnie nasza reklama została zaakceptowana. Wszystkie stacje telewizyjne przyjęły te pliki. Pracowaliśmy nad nimi do drugiej nad ranem. Reklama jest już skończona, będzie za kilka dni w telewizji i to będzie dopiero dziwne uczucie, jak na tym szklanym ekranie jak zobaczymy nasze buźki. Nie mogli tego zahamować. Nie lepiej. Trzyma. Piona! Daliśmy radę. Zajna piona. Daliśmy radę. My jakby zaczynamy dopiero, ale wiem, że ten film jakby pojawi się w chwili, w której reklama pewnie będzie już w telewizji. I mam nadzieję, że jesteśmy, że będziemy wtedy mega szczęśliwi, uśmiechnięci i z dumą będziemy oglądać to, co, to na co pracowaliśmy przez ten czas.